Cześć wszystkim, pokój Wam. Jak widzicie, tuż za mną znajduje się wspaniały pomnik wybitnego polskiego szewca Jana Kilińskiego. Jest to miejsce, które już jest Wam znane z punktu widzenia historii Marii Konopnickiej, której kamień upamiętniający kamienicę, w której mieszkała, znajduje się tuż obok. Natomiast Jan Kiliński jeszcze nie został Wam przedstawiony. Jest to w zasadzie historia, takie jak mamy American Dream, czyli to możliwość rozwijania się i życia w Ameryce i spełniania swoich możliwości i pasji. Jednak tutaj to jest takie Polish Dream, które miało możliwość realizacji już w 1780 roku, czyli w czasach, kiedy były bardzo wielkie możliwości też także rozwoju. Ja sam Jan Kiliński był szewcem. On przyjechał do Warszawy mając 20 lat, czyli wtedy, kiedy stwierdził, że rzeczywiście może swoje marzenie w Warszawie realizować. Mając już 34 lata, miał za sobą nie tylko bycie majstrem w cechu szewskim, ale także stanie się bardzo znanym warszawskim w pewien sposób radnym starej Warszawy. Czyli on już wtedy działał, był znany ze swojego właśnie tutaj czynnego zaangażowania się w sprawy Warszawy, pomimo że tak jeszcze zaledwie 14 lat żył i pracował w Warszawie. Gdy wybuchła insurekcja kościuszkowska, on tak naprawdę przyczynił się do tego, żeby ta insurekcja w Warszawie wybuchła szybciej. On też zmobilizował lokalnych kupców, szewców, ludzi, którzy tutaj w okolicy działali i pracowali do tego, ażeby szybko wystąpili przeciwko rosyjskim oddziałom i zaatakowali Ingelstroma, czyli wielkiego nikczemnika, który tutaj w Warszawie z ręki carskiej zarządzał i miał bardzo wiele negatywnych właśnie działań przeprowadzonych wobec Polaków i polskiej niepodległości. On jakby był takim bezpośrednim nadzorującym to, co działo się w Polsce. Z czasem potem był kolejny taki gość, nie tylko był Ingelstrom, bo już 40 lat później był to Nowosilcow, który też został wygnany, ale tego akurat wygnał, jakby przyczynił się do tego wygnania właśnie Jan Kiliński. Gdy wybuchła insurekcja, on na początku był bardziej taki jakobiński z punktu widzenia tego, jak postrzegał działanie, czyli był bardzo radykalny, potem poszedł bardziej w stronę właśnie takiego prawicowego postrzegania. W ówczesnym czasie to też inaczej się postrzegało. Ta prawica, lewica to też była troszeczkę jakby inaczej niż obecnie, jak to widzimy. Potem, gdy już to powstanie insurekcja kościuszkowska była już tłumiona, to on był odpowiedzialny za organizowanie tutaj lokalnych społeczności do walki, między innymi właśnie takich osoby, które nie miały za bardzo zawodu, no to też pomagał im wciągnąć się właśnie w struktury wojskowe, żeby tutaj walczyć przeciwko Rosjanom. Był dwukrotnie ranny i znalazł się w Petropawłowskim więzieniu, tam to jest w Petersburgu. Potem udało mu się przez Prusy dostać do Warszawy i został pod koniec swojego życia również był radnym, więc szczęśliwie i nieszczęśliwie. Jego historia to jest właśnie historia polskiego marzenia, bo on miał możliwość, on działał w tym głównym, kluczowym momencie, kiedy Polska się też miała szansę na wybić na niepodległość, czyli już pod koniec swojego istnienia, jakby w sensie takiego niepodległość, w sensie suwerenność od Rosji i sąsiadów. On jakby też realizował to marzenie, on tak by działał, on też jakby w 14 lat od swojego przybycia do Warszawy był niezwykle istotny z punktu widzenia właśnie tego, jak działał. Dlatego to też jakby w pewien sposób jest to polskie marzenie, czyli to Polish Dream, czyli że wtedy i tak jak teraz Warszawa jest to miejsce również możliwe, w którym możemy realizować swoje marzenia, rozwijać swoje pasje, którym możemy także przynieść się do rozwoju całego naszego wspaniałego narodu. Dlatego właśnie idąc drogą Jana Kilińskiego, czyli wybitnego polskiego szewca i patrioty, niepodległościowca, który wrócił do Warszawy i potem znowu działał, możemy jakby zauważyć tą taką perspektywę niezwykłego oddania sprawom ojczyzny, nieraz samemu na tym wielokrotnie tracąc, ale zyskowała na tym ojczyzna. Dlatego właśnie tutaj uczymy się na jego postawie poświęcenia, oddania i gotowości do działania, a także tego polskiego marzenia, które w Warszawie da się zrealizować. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym chcę Wam też opowiedzieć o ulicy Kilińskiego, która znajduje się tuż obok, a ma troszeczkę inną historię niż samego pana Kilińskiego. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pokój Wam.